i 3 maja. Konstytucja miała zmienić Polskę, konstytucja miała Polskę naprawiać, konstytucja miała skończyć z bezchołowiem, z prywatą, z rządami wielkich i mocnych przeciwko słabym i tym ciężko pracującym. I dzisiaj tak naprawdę mamy bardzo podobną sytuację. Z jednej strony nasz obóz, obóz patriotyczny, który chce Polskę naprawiać, Polskę zmieniać, a z drugiej strony ci, którzy służą obcym interesom, służą obcym mocarstwom i służą, jak sami mówią, temu, żeby wróciło to, co było dawniej. A więc bezchołowie, anarchia, rządy bandytów, przestępstwa na masową skalę, beznadzieja i bezkarność. To wrócić nie może. My jesteśmy spadkobiercami tych, którzy doprowadzili do uchwalenia Konstytucji 3 maja, do tej myśli, do tego programu. Zawsze się przyznawaliśmy, nawet w najtrudniejszych chwilach. Przyznajemy się dzisiaj, będziemy się przyznawać w przyszłości. I to kolejną walkę o lepszą, sprawiedliwą i wielką Polskę też wygramy. Niech się święci 3 maj, niech żyje Polska, chwała bohaterom. Chwała bohaterom. Jako technolog żywności chciałem powiedzieć, że